Tej nocy spełniają się wszystkie marzenia, a wszystko za sprawą spadających gwiazd, a dokładniej spadających meteorytów, które w sobotę i niedzielę można oglądać na sierpniowym niebie. Pogoda dopisała i wszyscy, którzy odwiedzili Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu, mogli oglądać na niebie i dostrzec ciekawe obiekty astronomiczne. Trochę gorzej było ze spadającymi meteorytami, jednak najwytrwalsi dostrzegli je również. Dodatkową atrakcją był przelot stacji kosmicznej nad Grudziądzem. Cały pokaz połączony był z prezentacją na sali wykładowej i pod kopułą. Dzisiaj na dachu Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzkim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym praca w re, dlatego że przygotowujemy się do pokazów astronomicznych Perseidy 2013. Ta akcja będzie odbywała się przez dwie noce z rzędu, z 10 na 11 i z 11 na 12 sierpnia. Będziemy między godziną 22 a północą obserwowali deszcz meteorów. Będą to Perseidy, czyli pozostałości po przelocie komety Swift-Tuttle. Jest to kometa typu Haleja. Jej okres obiegu wokół Słońca to 133 lata. Została odkryta pod koniec XIX wieku i ponownie odkryto ją dzięki japońskiemu astronomowi. Kometa Swift-Tuttle odkryta została pod koniec XIX wieku przez panów Swifta i Tuttle. Ponownie odkrycia dokonano w Japonii w 1992 roku i teraz już kometa odleciała od nas i będzie dopiero w 2126. Ale co pozostawiła? Otóż ta kometa przecina orbitę Ziemi. Nie ma czego się obawiać. Przez najbliższe 1000 lat jeszcze ta kometa nie uderzy w Ziemię, a potem się zobaczy. Trzeba będzie zrobić nowe pomiary. Natomiast za torem jej ruchu pozostało bardzo dużo kosmicznych śmieci. I dzięki temu już od prawie 2000 lat przekazy, kroniki mówią o tym, że w sierpniu właśnie obserwuje się przepiękne spadające gwiazdy, czyli tak naprawdę deszcz meteorów, pozostałości właśnie tej komety Swift-Tuttle. Rój Perseidów zwykle najlepiej widoczny jest od połowy lipca do prawie że końca sierpnia, a maksimum przypada na dni od 12 do 14 sierpnia. I dzisiaj w tym roku będziemy mieli maksimum akurat z poniedziałku na wtorek, z 11 na 12 sierpnia nad ranem będziemy akurat znajdowali się w takim miejscu orbity ziemskiej, kiedy tych odłamków będzie najwięcej. Czego możemy się spodziewać? Możemy się spodziewać, że ci obserwatorzy, którzy będą mieli dobrą pogodę, będą mieli dobre warunki obserwacyjne, czyli nie będzie świateł miejskich, zobaczą nawet 100 takich zjawisk w ciągu godziny. Także warto nie przespać jednej czy dwóch nocy i być świadkiem przynajmniej raz w życiu takiego deszczu meteorów. Jeżeli mówimy o deszczu meteorów, to warto pamiętać o tym, żeby przygotować sobie życzenia, bo jest taki zwyczaj, który mówi, że jak widzimy spadającą gwiazdę, czyli meteor, to trzeba pomyśleć jakieś życzenie i to się spełnia. W przypadku deszczu meteorów musimy mieć gotowych co najmniej kilkadziesiąt, a może i kilkaset takich życzeń na godzinę, także warto się dobrze przygotować. Poza obserwacją meteorów będziemy obserwowali też inne obiekty astronomiczne, ale takim ważnym punktem programu będzie polowanie na satelity, a w szczególności na największego satelitę, na którym znajdują się non-stop astronauci, na International Space Station, czyli kosmiczną stację, która bardzo szybko okrąża Ziemię i myślę, że około godziny 22:30 dzisiaj, czyli 10 sierpnia, będziemy w stanie ją upolować i będziemy to robili, powtarzali jeszcze w nadchodzącej nocy. Również dwukrotnie ta stacja będzie przecinała, będzie przelatywała blisko Grudziądza i ta jasność będzie tak duża, że myślę, że bez problemu wszyscy zobaczą. Kto wie, może będzie można pomachać nawet astronautom. Specjalnie dla e-Serwis Info z Grudziądzkiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego Sebastian Soberski.